piątek 8 maja zaczyna się kolejny słoneczny weekend na Podkarpaciu. Polecamy rozpocząć go od informacji dnia z regionu. Anna Tomczyk, witam Państwa. Na ekranie numer telefonu do redakcji i już teraz tematy dnia. Wielkie emocje na ulicach Mielca z przetargiem na śmigłowiec w tle. To jest oszustwo. Czyste oszustwo. I to nie jest pierwszy raz. Przedsiębiorcy nawijani w rejestr. Ktoś chce zarobić na niewiedzy. Pytałem się moich księgowych po prostu, co mam z tym zrobić. Oczywiście powiedzieli, żebym to wyrzucił do kosza. Rocznica końca II wojny światowej. To była wielka dla nas nadzieja. Ludzie, którym zwykły maraton nie wystarczy, szykują się do startu. Niemal 2000 osób w centrum Mielca i głośny protest ze śmigłowcami w tle. Związkowcy z Lotniczej Solidarności, pracownicy mieleckich PZL i mieszkańcy Mielca przeciwni wynikom przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Wszyscy chcą ujawnienia szczegółów umowy. Ich zdaniem wybór maszyny Airbusa, a nie mieleckiego Black Hawka pozbawiony jest racjonalnych argumentów. Dlatego zapowiadają walkę o unieważnienie przetargu i protest do skutku. Do Mielca przyjechali związkowcy Solidarności z całego regionu, ale też z zakładów w Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim i Tarnowie. Twierdzą, że niekorzystne dla polskich firm lotniczych rozstrzygnięcie przetargu to nieporozumienie, które trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Gdybyśmy nie wierzyli w to, że możemy coś zmienić, to byśmy nic nie robili. Ja jestem przekonany, że ta akcja, która była organizowana i w Świdniku, dzisiaj w Mielcu i te, które przygotowujemy w dalszej kolejności, być może nie będą potrzebne, ale spowodują to, że rząd zreflektuje się i jednak zweryfikuje swoją złą decyzję. Związkowcy twierdzą, że przetarg na dostawę śmigłowców dla polskiej armii nie był uczciwy i transparentny. Dlatego domagają się ujawnienia dokumentów z nim związanych. To jest oszustwo. Czyste oszustwo. I to nie jest pierwszy raz. Ja by nie było, ten śmigłowiec Black Hawk użytkuje 28 państw na świecie i armia, która największa jest na świecie, Stany Zjednoczone, też użytkują tych śmigłowców w tysiącach sztuk. I ten śmigłowiec naprawdę jest najlepszy. A do tego, jak podkreślają pracownicy PZL, to produkt w 60% Polski, a jego produkcja dla polskiej armii to przyszłość dla ponad 50 firm współpracujących z Mielcem i prawie 500 dostawców. Gdyby w Polsce powstała taka produkcja, to by było na polskich narzędziach, na polskim oprzyrządowaniu, w polskich halach. Polski pracownik, który by to wykonał, zapłaciłby podatek. Ten podatek pośrednio wróciłby z powrotem do państwa, a tak tylko oddajmy Francuzom nasze ciężko zarobione pieniądze. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Z tym przetargiem firmy takie jak Mielec czy Świdnik wiązały spore nadzieje. To są zakłady, które generują miejsca pracy o bardzo wysokich standardach. Ja myślę, że to interesem państwa powinno być wspierać tego typu działalność, żebyśmy nie zakończyli podobnie jak zakończyły stocznie w Szczecinie czy w Gdyni. Tego najbardziej boją się pracownicy lotniczych firm, przede wszystkim mieleckich PZL. Dziś, aby wziąć udział w pikiecie, na 2 godziny przerwali pracę. Chcemy ratować swoje miejsce pracy i chcemy, żeby najlepszy śmigłowiec w swojej klasie był w wyposażeniu naszej armii. Bo przegrany przetarg to realne zagrożenie, że amerykański koncern, właściciel PZL, przeniesie część produkcji w inne rejony Europy. Ze strony Turcji są ciekawe oferty w stosunku do Sikorskiego i być może, że ta produkcja cała pójdzie do Turcji. Co wtedy z wami? Tutaj niedaleko jest Urząd Pracy, także chyba będziemy się musieli zgłosić do Urzędu Pracy. To sobie tego nie wyobrażacie? No raczej nie, zwłaszcza, że troszkę już mamy też lat. Dlatego związkowcy zamierzają protestować aż do skutku, czyli unieważnienia przetargu. Wspierani przez marszałka województwa, który w tej sprawie był dzisiaj w Sejmie, zabiegają też o specjalne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, które pomogłoby w wyjaśnieniu kulisów przegranej Black Hawka. Dziś rano w bieszczadzkim Smereku ultralekki samolot uderzył w ziemię. Do zdarzenia doszło w czasie lądowania w pobliżu hotelu. Pilotowi i pasażerowi nic się nie stało. Jak ustaliła policja, samolot przyleciał w Bieszczady z Bielska Białej. Przyczynami wypadku i stanem maszyny zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teraz alarm Ministerstwa Gospodarki, ale też urzędów miast i gmin z regionu. Uwaga na rejestry udające oficjalne urzędowe zbiory danych o przedsiębiorcach.
Na skrzynki pocztowe przedsiębiorców, także z Podkarpacia, rozsyłane są wezwania do opłaty za wpisy do różnego rodzaju krajowych rejestrów gospodarczych. Problem w tym, że wiele z nich nie istnieje, a wpis do innych jest dobrowolny. Jeden z rzeszowskich przedsiębiorców poinformował policję, że wprowadzony w błąd stracił w ten sposób ponad 1000 zł. Osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą, otrzymują na przykład takie formularze z wezwaniem do wpłaty w tym przypadku 195 zł na rzecz rejestru działalności gospodarczej i firm. To powinno zastanowić, bo jedyny publiczny rejestr ewidencjonujący przedsiębiorców prowadzi Ministerstwo Gospodarki, a wpis do niego jest całkowicie bezpłatny. Centralny Rejestr Płatników, Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych. Podobnych jest mnóstwo. Na pismach rozsyłanych do mieszkańców Rzeszowa jest informacja, że ogłoszenie wpisu w rejestrze wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty zgodnie z aktualnym regulaminem. Tu podany jest paragraf, kwota i termin. Pytałem się moich księgowych po prostu, co mam z tym zrobić. Oni oczywiście powiedzieli, żebym to wyrzucił do kosza. I tak też uczyniłem. Wiele osób, które dziś rejestrowały działalność gospodarczą, wie, że za załatwienie takich formalności nie trzeba nic płacić. Bezpłatne, to wiem, także jest to prosta sprawa, także jeżeli ktoś prowadzi działalność jak najbardziej albo zamierza prowadzić działalność, no jest to w zasadzie chwila wizyty w urzędzie. Niestety sporo osób nabiera się mimo ostrzeżeń, bo pismo sugeruje publiczno-prawny i obowiązkowy charakter tej opłaty. Ja sama, jak to wzięłam do ręki, to gdybym nie pracowała tutaj w urzędzie i nie wiedziała, jak wygląda cała sprawa, to po prostu nabrałabym się. Urzędnicy z Rzeszowskiego Biura Ewidencji twierdzą, że do niedawna takie wezwania dostawali tylko nowo rejestrujący się przedsiębiorcy. Teraz rejestry docierają do każdego, kto wprowadza nawet zmiany w ewidencji. Osób, które przyznają, że zapłaciły, bo myślały, że to obowiązek przy rejestracji, jest mnóstwo. Taka największa kwota to ostatnio pan, który mówił o 1000 zł. I po uiszczeniu, kiedy po prostu sobie przypomniał, że ostrzegaliśmy, żeby nie uiszczać tych opłat, zgłosił tę informację na policję. Urzędnicy przypominają, że za wpisy do ewidencji nic nie płacimy. Są bezpłatne, to stanowi tak artykuł 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niektórymi rejestrami zajęła się już prokuratura. Gdy śledczy przyjrzeli się sprawie Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach, na koncie spółki było 300 tysięcy złotych. W ciągu 3 dni ta suma się potroiła. Wszystkie wpłaty pochodziły od przedsiębiorców przekonanych, że płacą za prawdziwą usługę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj uchwałę Rady Miasta Rzeszowa wygaszającą mandat radnego Marcina Fijołka z PiS. Radny natychmiast zwołał konferencję prasową. Jego zdaniem głosowanie w jego sprawie miało charakter politycznej rozgrywki, a próba odwołania go z funkcji była podważeniem decyzji ponad 2000 mieszkańców, którzy w wyborach samorządowych oddali na niego swój głos. Oto co powiedział dziś reporterce Aktualności. Poczucie ulgi na pewno jest, jest też pewna satysfakcja. Oczywiście w takich sytuacjach zawsze towarzyszy pewien stres. Natomiast ja byłem spokojny. Znaczy, miałem to przeczucie i to poczucie, że cała ta sytuacja, w całej tej sytuacji ja mam rację. Dotychczasowe orzecznictwo sądów nie pozostawiało złudzeń. Wykładnia prawa nie pozostawia złudzeń co do tego, że miejsce zameldowania w przypadku pełnienia funkcji radnego nie ma znaczenia. Liczy się to, gdzie dana osoba zamieszkuje. Ja wielokrotnie podkreślałem, że miejsce mojego zamieszkania jest Rzeszów. Udowadniałem to na różne sposoby, wielokrotnie. I cieszę się, że teraz ta decyzja sądu jest dla mnie korzystna. Dziś przypada 70. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. W Rzeszowie w uroczystościach pod pomnikiem generała Władysława Sikorskiego wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy i mieszkańcy miasta. Byli też najważniejsi goście, kombatanci. Maja dla wszystkich, którzy przeżyli wojnę, ma szczególne znaczenie. To był zawsze jakiś koniec i jakiś początek. Byłem saperami na zajęciach. Był wykładowca, kapitan, taki Rosjanin. I przyleciał goniec i mówi, koniec wojny. To była wielka dla nas nadzieja. Wielkie, bo ja jestem z tej okolic, gdzie była ciągle pacyfikacja.
to jest Głogoszczyzna, szczególnie pacyfikacje, Hucisko wieś, Przewrotne wieś, te okoliczne wioski. Między innymi w Borze była likwidacja getta rzeszowskiego. Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! W obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej wzięli udział przedstawiciele władz. List marszałka województwa Władysława Ortyla odczytał członek zarządu województwa Stanisław Kruczek. Czas, w którym znajduje się obecnie nasz kraj, postarajmy się najlepiej wykorzystać do tego, aby wspólnie budować jeden polski dom. Dzisiaj, gdy często dochodzi do prób świadomego lub nieświadomego zafałszowania historii, warto stale pamiętać, że w tym globalnym konflikcie to Polska jako państwo była pierwszą ofiarą agresji zbrodniczych totalitaryzmów. W czasie obchodów wręczono odznaki za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wyróżniono 28 byłych żołnierzy i pracowników wojska. Natomiast Muzeum Okręgowe w Rzeszowie od dziś prezentuje w nowej odsłonie wystawę Żołnierz Polski 1914-45. To niezwykłe zbiory. Ponad 2200 eksponatów, odznaczenia, mundury i broń pochodzi z prywatnej kolekcji Jana Partyki, rzeszowianina, pasjonata historii, który podarował placówce swoje bezcenne pamiątki. Dlatego dziś Muzeum z wdzięczności odsłoniło tablicę na zawsze upamiętniającą wielkiego darczyńcę. Jan Partyka gromadził swoją kolekcję przez blisko pół wieku, poświęcając swojej pasji każdą wolną chwilę i każdą okazję. Część eksponatów kupował, część dostał, między innymi od żołnierzy, którzy po wojnie, bojąc się wracać do Polski, osiedli w Kanadzie. Inne zdobywał, wyjeżdżając na wycieczki do dawnego Związku Radzieckiego. Bardzo ryzykownie, ponieważ przypinałem je do sobie do paszka od spodni i w ten sposób przemycałem przez granicę, przywożąc to do Polski. Tak powstała imponująca kolekcja, obejmująca okres od wybuchu I do zakończenia II wojny światowej. Są w niej odznaki, medale, broń i mundury polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach. Także osobiste pamiątki, jak ten krzyżyk spod Monte Cassino. Właściciel kolekcji chciał, by eksponaty mogli zobaczyć wszyscy zainteresowani. Dlatego blisko 10 lat temu przekazał ją rzeszowskiemu muzeum. Uważałem, że tyle lat zbierania, gromadzenia, żeby po prostu to dla społeczności Rzeszowa przekazać. Dlatego dziś, w dowód wdzięczności jednemu z największych w ostatnich latach ofiarodawcy, w placówce odsłonięto pamiątkową tablicę. Otwarto też zmienioną i unowocześnioną wystawę ze zbiorów Jana Partyki. Będą dwa telebimy, które będą prezentować dla zwiedzających informacje o bitwach w czasie I wojny światowej, jak i również II wojny światowej. I dwa, eksponaty tak zwane trójwymiarowe. To na przykład naturalnej wielkości makieta ułana na koniu. Właśnie tak prezentowali się żołnierze 20. Pułku Ułanów, jaki przed wojną stacjonował w Rzeszowie. Natomiast tuż za naszą wschodnią granicą Lwowskie Muzeum imienia Andrzeja Szeptyckiego prezentuje niezwykłe ikony. Współczesne dzieła napisane na deskach ze skrzynek po nabojach. Skrzynek przywiezionych z okolic Donbasu, czyli terenu działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Trójka artystów zamieniła je w ikony, aby zachować pamięć ofiar rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, ale też aby pokazać cienką granicę między życiem i śmiercią, pięknem i dramatem. Muzeum Narodowe imienia Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie ma w swoich zbiorach ponad 4000 ikon. Większość to bezcenne zabytki, bo napisano je setki lat temu, najstarsze w XIII wieku. Te zainspirowane walkami w Donbasie też mają swoją niezwykłą historię. I właśnie dlatego dyrekcja placówki zdecydowała się pokazać je mieszkańcom Lwowa i turystom. Ta idea koncepcji malowania naboje, które niosą śmierć, one jest tak samo malowane obrazy, one jest wieczne. Вони мають традиції і малювання в добрій традиції. Є і модернова, є на старих зразках малювання, вона є.
Trójka artystów zdecydowała się wykorzystać drewniane skrzynki po nabojach, bo jak się okazuje, deski, z których są zrobione, są niemal takie same jak te, które wykorzystują malarze i koniści. Zainspirowało ich to, że choć tak podobne, tak bardzo różnią się swoim przeznaczeniem. Przy ikonach się modlimy, a w tych skrzynkach są naboje, które zabijają. I tak sobie pomyśleliśmy, że to drzewo, z którego zrobiono te deski, kiedyś żyło i chciałoby, żeby było początkiem jakiegoś nowego życia, nowej jakości. Dzięki naszym ikonom to jest możliwe. Wszystkie deski pochodzą z miejsc zaciekłych walk, a w ich zbieraniu pomagali sami żołnierze. Dlatego, jak twierdzą autorzy, ikon to wspólny projekt artystów i żołnierzy. A dzięki ikonom martwe deski stały się nieśmiertelne. I taka, zdaniem ich twórców, powinna być pamięć o poległych. Cała wystawa ma charakter charytatywny, pomaga w zbieraniu funduszy na leczenie rannych na wschodzie Ukrainy. A teraz informacje sportowe. Dla nich maraton to tylko rozgrzewka. Jutro o świcie z Rzeszowa wystartuje ultramaraton podkarpacki. Biegacze będą mieli do pokonania aż 115 km, głównie żółtym szlakiem dookoła Rzeszowa. Organizatorzy przygotowali także krótsze dystanse dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z bardzo długimi biegami. Zapewniają też, że nie będzie utrudnień na ulicach miasta. Tak jak rok temu wystartują z rzeszowskiego rynku, ultrabiegacze na trasę 115 km ruszą o 2 w nocy. Natomiast o 5 rano zaplanowano start na 70 i nowość w tym roku bieg na 50 km. To jest taka trasa najkrótsza, najbardziej przyjazna, pozwala takim małym kroczkiem, ale jednak wejść do świata ultra. Jak zapewniają organizatorzy, kierowcy mogą być spokojni. Biegacze jednym pasem ruchu w asyście policji wybiegną z Rzeszowa ulicą Lwowską w kierunku Słociny. Najdłuższa trasa wjedzie m.in. przez Tyczyn, Trzcianę i Głogów Małopolski. Ci, którzy wybrali dystans 50 km, wracają do Rzeszowa ścieżką wzdłuż Wisłoka. Także tam no pewnie trzeba troszkę z jeżdżeniem na rowerze i rolkach i innych tego typu rzeczach uważać. Natomiast jest to bardzo fajne miejsce do kibicowania. Zwycięzca najdłuższego dystansu na mecie w rynku może być około południa, ostatni nawet po 19. W ultramaratonie wystartuje 400 zawodników. A w 29. rundzie piłkarskiej drugiej ligi oczy podkarpackich kibiców zwrócone będą na Mielec. W szlagierowym pojedynku Stal zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg. Dla obydwu drużyn to mecz ostatniej szansy na to, by jeszcze włączyć się do walki o awans. Obydwa zespoły sąsiadują w tabeli. Stal jest na 9. miejscu, a Siarka na 10., ale do trzeciej pozycji gwarantującej pierwszoligowe szlify tracą odpowiednio 6 i 7 punktów. Do końca rozgrywek pozostało 6 rund. Jeszcze jest więc o co walczyć. Siarkowcy zagrają pod wodzą nowego szkoleniowca Włodzimierza Gąsiora, doskonale znanego w Mielcu. To były piłkarz i trener Stali, ale o derbach wypowiadać się nie chciał. Jak widać, w obozie Tarnobrzeżan atmosfera jest dość nerwowa. Za to gospodarze pilnie przygotowują się do tego pojedynku. Każdy wie, ile znaczy ten pojedynek tutaj dla kibiców, dla działaczy czy też dla nas i na pewno jest duża mobilizacja. Mielczanie wierzą, że mecz z Siarką będzie początkiem drogi do awansu, ale w kolejnych rundach mają trudne mecze, m.in. z faworytami Ligi Rowem Rybnik, Stalą Stalowa Wola i MKS-em Kluczbork. Dlatego pojedynek z Siarką muszą wygrać. Taka chimeryczna, powiedzmy, forma i postawa w obu zespołach dominuje w tej rundzie. No na pewno wpływ mają na to również i kartki, te nieobecności. My w ostatnim meczu nie mogliśmy z Dudy skorzystać. Teraz wypada nam 3 kolejnych zawodników. Relacje z derbów w sobotnich aktualnościach i niedzielnym magazynie Sport Wydarzenia. A przed nami trochę słońca, trochę deszczu. Co robić w takie dni? Adam Bienias radzi udać się nad wodę. Zapraszam przed mapy z temperaturami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.